Jezusa, wszystkim dom ludzi prawdę otwarte. Wobec tego zaczniemy nasz program artystyczny z okazji Dnia Kobiet. Cieszy mnie to, że na kolejnej imprezie w naszym domu kulturowym jest tak duża frekwencja. Jest to pozytywne i bardzo się z tego cieszę i witam wszystkich Państwa serdecznie. W imieniu organizatorów pragnę wszystkich powitać. Jest nam bardzo miło, że postanowiliście ten wieczór spędzić razem z nami. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki program artystyczny, który mamy nadzieję, że przypadnie wszystkim do duszy. Jednocześnie prosimy potraktować wszystko z przymrużeniem oka, gdyż naszym założeniem było wywołanie uśmiechu na wszystkich twarzach. Liczymy, że takie uroczystości na stałe wpiszą się w nasz kalendarz sołecki. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki sketch, żegleckie wydanie wiadomości wraz z prognozą pogody i wiadomościami sportowymi, pilotażowy odcinek nowego serialu, a także typy kobiet. A na sam koniec niespodzianki. Z tego miejsca pragnę złożyć wszystkim kobietom wszystkiego dobrego. Wiosny nie tylko na zewnątrz, ale i w sercu. Spełnienia marzeń, satysfakcji i realizacji wszystkich planów. Nawet tych, o których my mężczyźni nie mamy pojęcia. Życzę wszystkim Państwu udanej zabawy. Jasiu, chodź do mnie szybko. Jasiu, odrobiłeś lekcję? Bo wiesz, jak mama wróci i sprawdzi, odrobiłem. Idź, odrobiłeś się troszeczkę, proszę cię. A to? Dlaczego ty potem chodzisz w okolach dzieci słonecznych? Póki mają ma w domu, to jest to mój dom i moje akwarium. No weź, ściągnij, przecież ty nic nie widzisz. Nie? Ojoj, co ci się stało? To był przypadek, mamusia niechcący machnęła ręką. Ale trzy razy? Oj, nie zagadnij mnie, ziemniaki jeszcze nie nastawione. Mamusia zaraz wróci i znowu zacznie machać ręką. Ale ty jesteś przerażony. Nie jestem przerażony, nie jestem! Jestem tylko przejęty. Cicho. Windzia. Chyba Wandzia. Mama Wandzia idzie Windzią. Jasiu, szybko, idź, odrób lekcję. A ja pójdę mamusię przywitać. Ja pójdę mamusię przywitać. Co to znaczyło? Oczadziałeś? Chciałem cię pocałować na przywitanie. Co? No przecież sama wczoraj powiedziałaś, że mogę cię pocałować. Powiedziałam, że możesz mnie pocałować. No wiesz, ramen był sklepie, musiałem pójść na sąsiednie osiedle. Co na obiad? No pół miasta schodziłem. Nie denerwuj mnie. Co? Że tak sobie pozwolę użyć metafory na obiad? Schabowy! Co? Chcesz mnie świnią karmić? Ale przecież schabowy jest bardzo zdrowy. A czy ja chora jestem? To ja przychodzę po pracy do domu i chcę porządnie zjeść, a nie zdrowo. Babą zapomniała. Na dzień mężczyzny i znaj moje dobre serce. Dzisiaj zjem na mieście. Pa. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Już ja cię dobrze znam. Znowu pójdziesz z koleżankami na likierę. Zamknij się, dzień mężczyzny ma swoje granice. A ja? Czy pomyślałaś też raz o mnie? Może ja też chciałbym gdzieś wyjść na miasto. Do ludzi. Musisz to zrozumieć, że miejsce mężczyzny jest przygada. I wbij to sobie do głowy ściśle! Dobry wieczór Państwu. Wiadomości żywleckie.
TV, Rzepce Info, Bolączka Grażyna, zapraszam. Jak podają lokalne media, że grecki bieg żołnierzy wyklętych przyciągnął przed telewizory 3 miliony oglądających. Wpływy z reklam przekroczyły rekordowe sumy, a na konta organizatorów wpłynęły niewielkie premie w wysokości 190 tysięcy złotych. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żercach został zakupiony nowy wóz strażacki. W chwili obecnej znajduje się on w garażu u naczelnika jednostki, a jego marka i cena póki co owiane są tajemnicą. W tłusty czwartek padł rekord w jedzeniu pączków. Ostatni należał do Anny Łopatkiewicz. Zjadła 11 pączków. W tym roku lepszy okazał się tylko sam sołtys, który zjadł aż 16. Złośliwi twierdzą, że oszukiwał i jadł je wspólnie z wujem Alfredem. Z ostatniej chwili, jak podaje nasz korespondent z Laosu, tegoroczny Dzień Kobiet w Żercach pobił rekordy oglądalności w tym kraju. Starostwo powiatowe w Krośnie zobligowało się, że wybuduje w Żercach brakujący odcinek autostrady, który ma połączyć Warszawę z Kijowem. To jednak nie koniec dobrych wiadomości płynących ze starostwa. Podobno w Żercach ma powstać kolejna linia metra, która połączy Żercę Dębrza z Żercę Podlas. Sołtys wraz z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej uzgodnili, że odwołuje się wszystkie imprezy zaplanowane na ten rok w Domu Ludowym. Wesela, chrzciny, komunie i inne imprezy okolicznościowe. Teraz zapraszamy na prognozę pogody, którą poprowadzi dla Państwa niezastąpiona Paulina Jerzyna ze Szczecina. Ja się z Państwem żegnam. Dobranoc. Przyjechał swoim podnośnikiem i wyciągnął słońce z zawierzy. Dlatego możemy spodziewać się słonecznej pogody. Dzisiaj dzień zapowiada się słonecznie. Jedynie co na ulicy Dzikiej Zwierzyny możemy spodziewać się grzmotu ulew. Jutro pogoda drastycznie się popsuje. A więc na dobre samopoczucie jutro gwarantujemy dobrą zabawę dzisiaj. Pod koniec tygodnia zimne fronty przesuną się z nad Debrzy na krzyżówki, co spowoduje drastyczny spadek ciśnienia. Wpłynie to niekorzystnie na meteopatów. Możemy się spodziewać na krzyżówkach grzmotów, piorunów, ulew. Dlatego prosi się bardzo, aby wszystkich amatorów barł pod kleszczem. Biegła dzika zwierzyna, salny i dziki, a za nimi reszta. Początkowo zwierzęta miały obawy przed wystartowaniem w biegu ze względu na napięte stosunki z mieszkańcami wioski. Jednak sołtys zapewnił bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Nasi reprezentanci zajęli same wysokie lokaty, natomiast dziki stały się bohaterami internetu. Wydarzenia zostały wykrótowane.
nie znalazły się na fotografii, ale jesteśmy przekonani, że te kwiatki i tak się Państwu spodobają. Można je nabyć za symboliczną kwotę. Zachęcamy do zakupu. Przechodzimy do kolejnych informacji. Na pozytywne zaproszenie Żydowskiego Klubu Fanów Skoków Narciarskich odpowiedział Piotr Żyła. Piotr będzie reprezentował naszą wioskę w mistrzostwach, które odbędą się na skoczni położonej u podnóża Podlasu. W zawodach wezmą udział wszystkie wioski z gminy Chorkówka. Mimo silnej konkurencji liczymy na podium naszego reprezentanta i ciekawy widok po zawodach. Na koniec wiadomości z dziedziny futbolu. Po ostatnich sukcesach damskiej drużyny siatkarskiej Błękitne Żeglice dziewczyny poczuły się zmotywowane i zaraziły swoim entuzjazmem inne niż szklanki Żeglec. W związku z tym zdecydowano o utworzeniu kobiecej sekcji piłki nożnej. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że szeregi nowej ekipy zasilą m.in. pani Elżbieta Łopatkiewicz, pani Daruta Wasłowicz oraz Renata Gajecka. Nowym reprezentantkom życzymy samych sukcesów, tylko zielonej murawy, wyłącznie okrągłych piłek oraz przystojnych sędziów. To już wszystko, ale proszę pozostać z nami, ponieważ już teraz specjalnie dla Państwa premierowy odcinek nowego serialu W jak Węgrzynowscy. Nie ufa,
i Salomon nie naleje. Jeśli nie masz pożyczek od kogoś. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Jesteś ohydnym skąpcem. Oszczędzają bogaci. Płaci. Wredny samolot. Jeszcze się taki nie narodził, co by w domu i na wiosce wszystkim dogodził. Niebezpieczny.
ale nie bliskości. Często mocno kontrolująca siebie, ciebie, otoczenie. Nierzadko perfekcjonistka i pedantka. Przy takiej kobiecie jest po prostu zimno. Typ siódmy. Nadopiekuńcza. To ty kobiety matkujące. Zakłada ci czapkę, żebyś nie zmarł. Co pół godziny pyta, czy nie jesteś głodny. Nawet jak nie jesteś, ona i tak ci zrobi ulubioną kanapeczkę. Tak na szczęście wypadek. Dzieci nie ma to. Uznajomy mówi o tobie, jakbyś miał 5 lat. Mój kotek jest taki cholowity. A wiecie, co ostatnio zrobił Maciuś? Mój miś jest taki słodki. Przy rodzinnym obiedzie każe ci wziąć tę część kurczaka, bo wygląda na smaczniejszą. Często się o ciebie martwi. Mniej w ciebie wierzy. Kobieta na tobie kurcza w mojej ocenie kastruje mężczyznę. Nie już tego mężczyzna. Ty ósmy. Niepewna i zakompleksiona. Ma bardzo niską samoocenę. Nie wierzy w siebie. Właściwie to myśli o sobie jak najgorzej. W swoich oczach jest brzydka, gruba, głupia i nieporadna. Wszystkiego się boi. Kobiet z problemem niskiego poczucia własnej wartości jest masa. Jednak większość z nich względnie sobie radzi. Lepiej lub gorzej, ale jednak funkcjonuje. Jednak bycie z kobietą o znacznie zaburzonej samoocenie może być trudne. Ryzyko uzależnienia się od ciebie, wymagania opieki, to tylko część trudności, jakie możesz napotkać. Typ dziewiąty, zabiegana. Jej doba mogłaby trwać 48 godzin, a i tak nie wiadomo, czy zdążyłaby. Ciągle coś robi, nigdy nie ma czasu. Nawet na dentystycznym potęgu rozmawia przez telefon. Nie licz, że w sobotę wsiądzie wieczorem na kanapie i razem obejrzycie film. Ona w tym czasie porozmawia z koleżanką przez telefon, odkurzy dywan, dopije popołudniową kawę. Nigdy nie będzie miała dla ciebie czasu. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kawcie włożysz. Potem się koisz, się podaje i do łóżka siadaje. Przynosi dzień z porannym smokiem, po to by małżonkę namówić na co nieco małe, no chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto do dłoni te wie, pokaż tak. Dotykać mnie, minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, bo wąchać tak. Dotykać mnie, gdy wiosna, przyjmij ten cios na kawę. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. Oto prawdopodobnie grej, tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie zasłoniaki, bo chcesz nadrobić braki. A on rusza ramionami, no przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty te wie, podąchać tak, dotykać mnie. Minęła pora, gotowa, teraz tylko twoje głosy. Kobiety jak te kwiaty, nie poświęcaj się. Podąchać tak, dotykać mnie. Nie przyjdzie wiosna, przyjdzie cios na kawę. Jeszcze gorzej z przylatem. Zdjęcia i montaż
tyle wie. Odpaszka, to ty właśnie minęła pora wodowa. Teraz tylko koło głowa. No i ty ja w tej chwili dużo tyle się. Odpaszka, to ty właśnie wyczyni wiosna. Przyjmie cios na prawie. Naszej ekipie kabaretowo-rozrywkowej.